Tytuł kursu: Roboty posadzkarskie. Moduł: Przyrządy i metody pomiarowe. Temat: Metody dokonywania pomiarów. Zacznijmy może naukę od zapoznania się z metodami pomiaru szczegółów terenowych, bo mam największy problem z ich zapamiętaniem. Jasne. Ja akurat nie mam problemu z ich rozpoznawaniem. Przygotowałem dobre notatki. A jaką metodę przedstawia ta grafika? Chyba nie było mnie wtedy na wykładzie. To metoda ortogonalna. Aha, czyli metoda domiarów prostokątnych. Tak, wykonuje się pomiar rzędnej i odciętej mierzonego punktu, sytuacyjnego względem linii, na którą rzutuje się dany punkt. Przy użyciu na przykład węgielnicy? Tak, to przyrząd geodezyjny. Wyróżniamy jeszcze metodę przecięć kierunków, przedłużeń, cięć kątowych i liniowych, fotogrametrii oraz metoda z użyciem technologii GPS. Metoda fotogrametrii? Polega ona na przetworzeniu danych zarejestrowanych na zdjęciach fotograficznych kamerą fotogrametryczną na punktach osnowy geodezyjnej. A ta grafika to? To pomiar sytuacji metodą przedłużeń. Polega ona na przedłużaniu konturu sytuacyjnego do przecięcia się z linią pomiarową. Linia ta powinna być zlokalizowana w pobliżu przedłużanego konturu. Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.